Witam Państwa o poranku ze stegu areny. Jak Państwo widzą, już Wilczyca stoi, już tutaj cała hala została przygotowana pod mecz siatkarek Unii Opole, które zmierzą się w meczu rewanżowym z Radomiem. Start już dzisiaj o godzinie 19. Jest to mecz rewanżowy, ponieważ siatkarki z Unii przegrały w meczu wyjazdowym z zawodniczkami z Radomia. Jest to sytuacja nietuzinkowa, ponieważ poprzednie mecze, które już grały, były dla nich zwycięskie. Nie były one w stanie niemalże dopuścić do wielu akcji, ale teraz sytuacja się zmieniła, zawodniczki z Radomia pokazały swoją mocną stronę i w związku z czym, jak same też siatkarki i jak sam cały skład Unii Opole potwierdza, będzie trzeba umocnić atak oraz obronę, w szczególności blok obronę. Także, Szanowni Państwo, na pewno szykuje się bardzo zacięta walka. Czy to się zamknie w trzech setach? Trudno jest powiedzieć, ponieważ obydwie drużyny są bardzo mocno zdeterminowane do tego, żeby zająć to dziewiąte miejsce, bo walka jest właśnie o dziewiąte miejsce. Także, Szanowni Państwo, dzisiaj o godzinie 19 zachęcamy do kibicowania. Można to zrobić właśnie przychodząc na stegu arenę, albo również oglądając transmisję na Polsat Box Go. To już jest zakończenie sezonu. Ale to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo należy wspomnieć, że sponsorem tytularnym Unii Opole jest oczywiście m.in. Uniwersytet Opolski, w którego skład w drużynie wchodzą dziewczyny, które również studiują, a w tym sezonie studiuje Marta Ożyło-Żyłowska na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. Także życzymy samych dobrych ocen. Będzie to na pewno czas na to, żeby nadrobić podstawę programową, żeby nadrobić wiele wykładów, ćwiczeń, ale również kibicujemy Marcie, ponieważ będzie brać udział w akademickich mistrzostwach Polski w piłce siatkowej już niebawem. Także tutaj widzę, że będzie bardzo mocno intensywnie. Także, Szanowni Państwo, przypominam, dzisiaj tutaj na stegu arenie o godzinie 19 ostatni mecz. Zachęcamy serdecznie do kibicowania, bo zważywszy na to, jak wyglądał poprzedni mecz i jak wyglądały mecze z Radomiem, naprawdę szykuje się ciekawe widowisko.